Dziś chciałbym wam pokazać gameplay, który udało mi się nagrać i wszystko skomentuję. Od razu powiem, że graliśmy na Xboxach, więc jeżeli moje celowanie nie jest idealne, to powód jest prosty. Za mało gram na konsoli. Od razu mówię, że gra może być trochę brutalna dla niektórych, ale chyba już dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do takich widoków. Akcja gry The Division 2 dzieje się w Waszyngtonie, ale w trochę innym, bo nie jest to piękne, czyste miejsce, jakie możemy znać ze zdjęć na Google, tylko miasto jest na krawędzi upadku. Jak sama strona Ubisoftu opowiada, bezprawie i niestabilność zagrażają społeczeństwu, a plotki o zamachu stanu tylko wzmacniają chaos. Wszyscy aktywni agenci Dywizji są bardzo potrzebni, aby uratować miasto, zanim będzie za późno. Agenci Dywizji, czyli elitarni agenci, a my jesteśmy jednym z nich. Po raz pierwszy akcja dzieje się w wirtualnym Waszyngtonie, który jest reprezentacją prawdziwego miasta w skali 1 do 1. Dzięki temu świat gry staje się znacznie bardziej autentyczny. Mamy ładne widoki, zabytki i naturalne krajobrazy. Świat jest dynamiczny, bo wraz z kolejnymi wykonanymi misjami, gdzie pomagamy ocalałym w tym całym Harmidrze, ludzie stają się coraz bardziej otwarci, odbudowują swoje ostoje i ich świat w bezpiecznym zamknięciu staje się coraz bardziej ucywilizowany. W czasie kryzysu różne frakcje walczą o względy. Warto je przedstawić. Mamy Trusons, Hyenas, Outcast i Black Tusks. Można to przetłumaczyć jako prawdziwi synowie, hieny, wyrzutki i czarny tusk, ale tego ostatniego wolałbym nie robić, bo materiał przyjmie zbyt polityczny charakter. W ogóle to oni są najmocniejszą grupą, z którą przychodzi nam się zmierzyć. Trzeba się chować, bo można umrzeć. Widziałem dużo opon i chciałem zwrócić uwagę na ładne wystroje wnętrz, tak jak na przykład ten fortepian. Tylko nie udało mi się na nim zagrać. Strzelaniny pomiędzy budynkami wewnątrz budynku robią wrażenie. A winda jako teleport do kolejnego miejsca, który jest w gorszym stanie niż poprzedni, nie zawodzi. Efekty zniszczenia budynku robią wrażenie, zwłaszcza jak przychodzi nam się bić w takim miejscu. Czasami nie widziałem, co się dzieje, ale zawsze starałem się pomóc innym. Wciąż jednak uważam, że największe wrażenie sprawia miasto, zwłaszcza jak przychodzi nam się strzelać przy blasku wschodzącego słońca. Aż czasami ma się ochotę na chwilę przycupnąć na ziemi, żeby pooglądać widoki. W pewnym momencie wszyscy mieli dość mojego łapania cinematików, więc wróciliśmy do wartkiej akcji. Ja chciałem zaistnieć i odkupić swoje grzechy, ale moja brawura szybko sprowadziła mnie do parteru. Wołałem o pomoc, ale pięknym za nadobne, jak wcześniej nie walczyłem, tak teraz nikt nie chciał mnie podnieść. Więc wykorzystałem ten czas, żeby połapać jeszcze trochę widoczków rozwalonych ulic gdzieś z tyłu. Miałem fajną zabawę, bo ścigałem się z taksówkami na postoju, więc ostatecznie zawsze byłem pierwszy. I nie mogłem nacieszyć oczu tym, jak ładnie to miasto wygląda i jak bardzo chciałbym się teraz przejść tymi uliczkami, ale w rzeczywistości. Choć może byłoby to dość ciężko, żeby je rozpoznać, bo chyba teraz nie ma tam tylu poprzewracanych dźwigów. Chociaż kto wie. Ja te drzwi otworzę. Hop. To najszybsza droga w dół. Hop. Znów wchodzimy do kolejnej lokacji i gra jest tak mocno podzielona, gdzie mamy fajny, dopracowany poziom, na którym musimy spędzić chwilę. Bo pole bitwy to taka arena, jak na przykład w tym wypadku. Wrogowie, można rzec, falami przychodzą z różnych pomieszczeń, a zadaniem naszej drużyny jest oczyścić obszar i go zabezpieczyć. I od razu mówię, że nawet w początkowej fazie gry należy trzymać się razem, by nie ugiąć się pod ostrzałem, tak jak mi się to zdarzyło, gdy znów próbowałem przykozaczyć. I znów. Wykonano misję, należy świętować. Choć tak jak mówiłem, zawsze trzeba znaleźć czas na chwilę relaksu. O, zobaczcie, przeciwnik się zrelaksował i przysnął sobie na chwilę na chodniku. To i pora na nas. Po relaksie przed kolejnym zadaniem należy zadbać o odpowiednią rozgrzewkę. Ja trochę się zgubiłem w klawiszologii i puściłem drona z bombami, który nas trochę przepędził, ale to jest jedna z moich umiejętności. I to nie jest jedyna moja pomyłka, bo na przykład po zabiciu jednego z przeciwników zacząłem strzelać do swojego powalonego kolegi. Ktoś mi powiedział, najpierw strzelaj, potem pytaj, więc dobrze, że nie było tutaj friendly fire. Po prostu czasami czuję się zagubiony. Ciągły chaos, walka o życie, strzały, wybuchy, to potrafi człowieka wyprowadzić z równowagi. Tak jak na przykład ten zdalnie sterowany wybuchowy samochodzik, który wysadził mnie w powietrze. Tutaj kolejny przyjemny element wystroju wnętrza w przywalającym się krwią miastem. Mamy ładny, przytulny kącik,
Maćk na spotkania z kolegami, gdzie któryś z nas postanowił przestawić bronią palną Miśka, a ja próbowałem zrobić dodatkowe otwory rezonansowe w gitarze. Na koniec mieliśmy okazję zagrać w late game przeciwko Czarnemu Tuskowi, a ja wybrałem specjalizację snajpera, co było dość pechowe, bo większość rozgrywki odbywała się w dość ciasnych pomieszczeniach, gdzie maksymalne przybliżenie broni niby pozwalało mi spojrzeć bezpośrednio w oczy przeciwnika, ale z drugiej strony trochę utrudniało ogółem celowanie. To był też moment pokazania siły tej najbardziej wyspecjalizowanej frakcji. Tutaj bardzo ważne było to, jak my się dogadywaliśmy jako zespół. Moje celowanie nie pomagało, bo wciąż nie trafiałem w przeciwników. Nawet jak przyszły takie wielkie opancerzone ludzie z wielkimi miniganami, on idzie powoli, żeby nawet nie powiedzieć, że się czołga, ja naciągam i strzelam. No i w sumie to tyle. Gierka mi się naprawdę bardzo spodobała. Czekam, aż będzie jej premiera. W opisie macie linki do wszystkiego, co jest wam potrzebne i dajcie znać, jak wam się podobała taka, a nie inna forma gameplaya. To byłoby na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.